Siemanko, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, które skiny za 30 gemów opłaca się kupować i są według mnie bardzo ładne. Jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, żeby mi pomóc wbić 5000 subskrypcji na moim kanale. Bez wielkiego przedłużania życzę Wam miłego oglądania. A pierwszy skinek na mojej liście to jest Larry i Lavry. Skinek według mnie jest bardzo ładny, a kosztuje tylko 1000 blinku lub 29 gemów. Nie ma oczywiście żadnych animacji zmienionych. Ogólnie wszystkie skiny na dzisiejszym odcinku nie będą mieć żadnych animacji. Tylko chodzi o wygląd, który opłaca się kupić. Jego wygląd jest taki czerwony, a jego braciszek jest taki niebieski. I powiem Wam, jak za taką cenę ten skinek jest bardzo ładny i opłaca się go kupić. Za 1000 blingu lub 29 gemów. A drugi skinek na mojej liście to jest Ciemny Chester. Skinek bardzo ładny. Skinek jak za taką cenę jest bardzo ładny. Jeśli chodzi o ten wygląd, że jest ciemny taki, no naprawdę bardzo ładny skinek za 29 gemów lub 1000 blinku. Jeśli chodzi o trzeci skinek, to jest Rozbójniczka Shelly. W zeszłym odcinku mówiłem Wam, że to jest najlepszy skinek według mnie, który da się kupić w sklepie do Shelly. I to się z tym zgodzę. Skinek kosztuje dosłownie tylko 1000 blingu lub 29 gemów, a przebranie jest bardzo ładne. Jest taką właśnie rozbójniczką, właśnie ataków nie ma, ale jeśli chodzi o wygląd w gierce i to jest bardzo ładny skinek i jest wart tej ceny. Czwarty skinek na mojej liście to jest Trujący Cordelius. Skinek, niektórzy mogą uważać, że ten skinek jest bardzo brzydki, a ja Wam powiem, że według mnie za taką cenę skinek jest bardzo ładnym skinkiem. Jest zielony, ma przynajmniej wygląd zmieniony. No, za taką cenę to dostajemy bardzo i to bardzo fajny skinek. Piąty skinek na mojej liście to jest Zabłąkany Leon. Skinek według mnie jest rzadko spotykanym skinem do Leona, bo co prawda Leon ma lepsze skiny, ale jeśli chodzi za taką cenę, dostajemy bardzo ładny wygląd do Leona. Ja się dziwię, że ten skinek nie kosztuje 80 gemów lub 159 gemów, raczej 149 gemów, to trochę za dużo, ale jeśli chodzi o 80 gemów, to ten skinek powinien kosztować, bo naprawdę tu dostajemy bardzo ładny wygląd, niestety żadnych animacji nie ma. Jeśli by kosztował 80 gemów, to skinek jedynie zmienić wygląd strzałów i mógłby kosztować to 80 gemów. I kolejny skinek na mojej liście to jest Niesamowita Charlie. Skinek bardzo ładny. Dziwię się, że ten skinek nie dostał jakiejś animacji i nie kosztuje 80 gemów, bo naprawdę ten skinek jest ładny. Ten skinek bardzo mi przypomina taką jedną postać z Spidermana. Nie pamiętam już, jak ona tam nazywała się, ale skinek jest bardzo ładny. Jeśli chodzi o wygląd, jest przecudowny, jest trochę związany ze Spider-Manem i skinek zasługuje właśnie na tą cenę. I ja się dziwię, dlaczego ten skinek nie dostał żadnych animacji. Westernowy Kid. Skinek też ładny, za taką cenę to jest bardzo ładny skin. Jest bardzo dużo zmieniony i jest wart tej ceny, nie ma żadnych animacji, ale jeśli chodzi o wygląd w gierce, jest bardzo ładnym skinkiem. Ostatni skinek na mojej liście to jest Grawitacyjna Charlie. Skinek ładnie się prezentuje, dziwię się, że ten skinek nie kosztuje tam 149 gemów lub 80 gemów. Skinek kosztuje tylko 30 gemów lub 1000 blinku, a jeśli chodzi o wygląd w gierce, to wydaje się, tak jakby ten skin naprawdę dużo kosztował. Przez pierwszy czas, bo ja go dostałem ze Stardropa,
No i na live'ie myślałem, że ten skinek no kosztuje 149 gemów, a ten skinek kosztuje tylko 30 gemów lub 1000 blingu. Jak coś widzowie, to było moje tylko zdanie, które skiny są bardzo ładne, które się opłaca kupić za 30 gemów lub za te 1000 blingu, ale jeśli ktoś by chciał kupować jakiś skinek z dzisiejszego odcinka, ja wam polecam sobie kupić za 1000 blingu, bo te skinki można dropnąć ze star dropu. Jeśli nie pokazałem jakichś fajnych skinów za 30 gemów, które wy uważacie, że są fajne, dajcie mi znać w komentarzu, jakie to są skiny. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Życzę wam miłego wieczora, dnia, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się i do następnego.